Jak Mary w ostatnich dniach została gwiazdą nagłówków, wiele osób o niej mówi, media rozpisują się o każdym aspekcie jej życia. To wszystko jest skutek naszego śledztwa, a dokładniej śledztwa Daniela Arciszewskiego z gońca.pl, który pojechał, przeczytał akta sądowe. Dziś kolejne wieści od naszej celebrytki. Nazywam się Kuba Wontor, a to jest program Donosy. Odkąd dwa tygodnie temu po raz pierwszy opisaliśmy szczegóły sprawy sądowej Dagmary Kazimierskiej, odkąd okazało się, że wcale nie była dobrą burstamą, że zmuszała kobiety do... Prost biła je, zlecała nawet gwałty na tych kobietach, jej kariera zupełnie się odwróciła. Media wzięły się na porządnie za sprzątanie po niej. Tak naprawdę, niestety, jest to trochę udawanie, że nie było Kazimierskiej, że nie ma problemu. A najlepszym dowodem na to jest żenujący wywiad, czy żenujące wywiady Edwarda Miszczaka. To jest dyrektor programowy Polsatu, który, w którym to ostatnio odbywał się Taniec z Gwiazdami, w którym to programie występowała Dagmara Kazimierska. A ma szansę jeszcze na jakieś programy w Polsacie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. To dzisiaj się cieszę tańcem. Miszczak, weteran polskiej telewizji, który trzymał przez ostatnie 30 lat za mordę TVN i Polsat, decydował o tym, kto będzie gwiazdą. I on w wywiadzie po finale Tańca z Gwiazdami mówi, że on ją tylko do tańca zaprosił. Nawet nie ma jaj przyznać się do błędu, że nie sprawdził, że dał dupy. Więcej, on nawet nie ma jaj powiedzieć, że już więcej nigdy Dagmary nie zatrudni. Odezwał się też pan Piotr Wąsiński, pan reżyser, który odkrył talent Dagmary Kazimierskiej. To jest ten gość, który reżyserował Królowe Życia, Pamiętniki z Wakacji takie tam inne byle seriale. No i on odkrył Dagmarę. Dagmara pisała o tym w książce. Piotr Wąsiński w ogóle w tej książce, o w tej, udzielił wywiadu, jaka to Dagmara jest z*****a. Na teraz Agafera wyszła, nagle pan Wąsiński się odcina i mówi tak. Przykro mi, ale to jest etap, który już zamknąłem. Wszyscy moi pracownicy również mają zakaz wypowiadania się o byłych i obecnych bohaterkach do mediów. Wziąłeś pan jakąś Lalunię z kłodka do telewizji, nie sprawdziłeś jej, zrobiłeś z niej gwiazd, a potem gdy się okazało, że to jest przestępczyni, która zlecała to ty zamykasz gębę i unikasz tematu. Sama Dagmara Kazimierska udaje, że nic się nie stało. Ona nie miała czasu czytać reportaży Daniela Arciszewskiego i Gońca. Ona się teraz akurat bawi w ciepłych krajach. Miszczak twierdzi, że ona jest chora i w tych ciepłych krajach odpoczywa, wraca do sił. No i generalnie nic się nie stało. A nie, sorry, zapomniałem powiedzieć, że w którymś poście Dagmara Kazimierska porównała się do Tomasza Komendy. Z kolei Daniel Arciszewski na goniec.pl opublikował trzeci odcinek swojego śledztwa dotyczącego Dagmary Kazimierskiej, a w nim opisuje, jak jedna z kobiet, która chciała odejść z agencji towarzyskiej, musiała się wykupić po prostu zapłacić haracz za swoją wolność. Polecam lekturę. Tymczasem z kłocka, z kudowy zdroju, przychodzą do nas pocztówki od czytelniczek i czytelników. Wszyscy tu znamy prawdę, wszyscy byliśmy zastraszeni. W tamtych czasach Dagmara w kłocku mogła wszystko: zatrzymywała swoje auto na środku ulicy i szła sobie coś kupić do sklepu. Auta za nią stały cichutko, nikt nie śmiał ani się odezwać czy trąbnąć. Twardą ręką trzymała całe miasto, o czym sama się chwali. Jak wchodziła do sklepu czy urzędu, każdy stawał na baczność. To bezduszna i bezwzględna osoba. Nie jesteśmy aż takimi ofiarami Dagmary, jak ta dziewczyna opisana w aktach, ale zastraszeni byli tu wszyscy mieszkańcy. Wyobraźcie sobie, co czuła nauczycielka mająca Konana w klasie. Wpadała Dagmara, rzucała kurpni, Wszyscy się jej bali. Wyobraźcie sobie, co czuli pracownicy, na przykład izby przyjęć w szpitalu, gdy przyjechała Dagmara. Od kiedy związała się z największym tutaj bandziorem, była taka jak on. To wszystko prawda. U nas w mieście nie ma fanów dzwoniących do tańca z gwiazdami, bo wszyscy wiedzą, jak jest. Jesteśmy zszokowani, oglądając ją jako gwiazdę. Słyszałam, że małe dziewczynki pytane o to, kim chcą być w przyszłości, odpowiadały: Królowom życia. Tak media wykreowały z potwora idola. Jeszcze przed wojną w Ukrainie Dagmara kochała się w Putinie. Cały jej profil był w serduszkach i jego zdjęciach. Literatura wzmacnia, ja na przykład czytam sobie taką książkę w ogóle: Poland. I oni tutaj opisują, jak Dagmara Kazimierska faktycznie przekonywała ich, że Putin jest wspaniałym facetem. Dzwoniła do nich i im tłumaczyła, że ona lubi takich twardych kolesi z jajami. I rzeczywiście wystarczy spojrzeć na prywatny profil Dagmary Kazimierskiej na Facebooku. A tam jest pełno Putina. Dagmara jest psychofanką Władimira Putina. Odkąd Daniel Arciszewski z końca ujawnił szczegóły aktów sądowych z rozprawy Dagmary Kazimierskiej, pojawiło się wiele nowych informacji, plotek o Dagmarze Kazimierskiej, a ponieważ ona sama raczej milczy w tym temacie, to trudno dociec co jest prawdą, a co nie. Pojawiła się jedna ohydna, którą spróbuję dzisiaj sprostować. Brzmi ono tak. Kazimierska w latach 90 pracowała jako... ...w Niemczech. Sprawdzone info. Dowody na to są, ale nie chcę w to wchodzić. Baba jest paskudna. Od dawna o tym wiem i cieszę się, że to jej medialny koniec. Dagmarkę znamy od dawna. Również z czasów, kiedy urządowała w Niemczech jako sprzątaczka. Później było kasyno. Rozrywkowa była. Według tych wiadomości Dagmarka Kazimierska miała pracować jako prostytutka, ale nie ma na to żadnych dowodów. Czy tak było? Odpowiedzi na pytanie czym zajmowała się Dagmara Kazimierska i co to miało wspólnego z prostytutką są oczywiście w jednej z jej książek, a w zasadzie w dwóch książkach Dagmara Kazimierska Prawdziwa Historia i Dagmara Kazimierska Prawdziwa Historia za kratami. Skoro jesteśmy przy literaturze, to chwila na autopromocję. Polecam swoją książkę, Influenza, o tym jak działa branża influencerska. Dowiecie się tam wielu ciekawych rzeczy, niektóre informacje podaję też z tej książki w tym programie. Zachęcam. A teraz wracając do Dagmary. Dagmara Kazimierska w wieku 16-17 lat uciekła z domu i wyjechała do Niemiec. Udało jej się to, ponieważ poznała przypadkowo jakiegoś Krzysztofa, który przejeżdżał przez jej mieścinę i akurat jechał do Niemiec, więc Nagmara spakowała się i zabrała się z nim. Pierwsza fucha to miała być praca kelnerki w knajpie, ale w takiej knajpie, gdzie kelnerki biorą drinka i przysiadają się do klientów, nagabują ich, zagadują, yy, siedzą z nimi, bajerują i namawiają na kolejne drinki. Pieprzę taką robotę, myślała Dagmara. Jestem z domu, w którym niczego nie brakowało. Rodzice mi złoto i ciuchy kupowali nie po to, żebym tu miała frajerów na drinki naciągać. Nie jestem dziad w związku z tym po prostu stała za barem i nalewała te drinki. To była jej pierwsza praca. Potem Dagmara pracowała jako sprzątaczka, po prostu sprzątała mieszkania, u jednej z pań, miała pracować wiele lat. I tyle się napracowała jako ta sprzątaczka, że do dzisiaj nienawidzi sprzątać, jak deklaruje w książce. Musimy pamiętać, że Dagmara, gdy wtedy wyjechała, miała 16-17 lat. Była niepełnoletnia, więc pewnie się pilnowała i nie chodziła do szemranych miejsc. Zresztą, nawet po latach ona wciąż była dość delikatna, wrażliwa, niewinna, Powiem już gdy była po trzydziesty i prowadziła w kłocku burdel, mówiła tak: Trudne było do zniesienia obserwowanie moich dziewczyn, które szły z tymi wszystkimi frajerami. Nie umiałam sobie tego w żaden sposób wytłumaczyć. Kurwa, myślałam: One takie piękne, a przychodzi jakiś obcy, nie zawsze zadbany i pachnący facet i je dotyka, i często gęsto nawet nie chce się przedtem umyć. Na początku to był dla mnie szok. Później już nie zastanawiałem się nad tym. Jak możecie mówić, że Dagmara poszłaby z jakimś obcym facetem za pieniądze do łóżka? Ją to brzydziło. Zresztą, gdy nagrywała swoje pierwsze programy tego reżysera Piotra Wąsińskiego, co to teraz jej nie pamięta i etap ten zamknął, to Dagmara brzydziła się nawet do ręki wziąć. Po pierwsze, w życiu tego w ręce nie miałam, a po drugie, nie chcę mieć. Ale to dopiero początek, bo zobaczmy, co było dalej w Niemczech. Otóż to nie było oczywiście tak, że Dagmarę nikt nie chciał do b***lu zaciągnąć. W końcu była piękną, młodą kobietą. Okazje zdarzały się co chwilę. Na przykład jedna z koleżanek zaproponowała jej pracę w takim barze, gdzie kelnerki idą z klientami za kotary i tam sobie siedzą, nie wiadomo co robią. Dagmara nawet nie chciała sprawdzić, co się dzieje za kotarami dziewczyn i klientów. Nawet nie chciała naciągać na drinki. Z ulgą wróciłyśmy do sprzątania. Nie dla nas naciąganie frajerów na drinki. Innym razem Dagmara dostała propozycję pracy w klubie Peep Show i to od samego właściciela tego klubu. Zapytał, czy chcemy z nim coś zjeść. Odmówiłyśmy i poszłyśmy szybko w swoją stronę. Nie chciałam mieć z nim nic wspólnego. Bałam się, że dosypie mi czegoś do drinka, porwie, uwięzi w burdzie. Takie opowieści krążyły w Polsce o Niemczech i pracy tam. Nie nadawałam się do Peep Show. Nie miałam odwagi ani chęci rozbierać się przed facetami, nawet za szybą. Ale i to nie koniec. Bo skoro nie udało się Dagmar zatrudnić w barze z kotarami, nie udało się w klubie pipszą, to w końcu przyszła propozycja z burde. Bardzo bym chciała wziąć cię do siebie do pracy, mówiła jej burda. Nie byłabyś zwykłą dziewczyną do towarzystwa. Wyszkoliłabym cię na dominę. Nawet nie miałam pojęcia, co to jest ta domina. Wytłumaczyła mi. Powiedziała, że nauczyłaby mnie Sadomaso. Z tego są najlepsze pieniądze. Dostajesz kilka tysięcy marek i nikt się nawet nie dotyka. Przekonywała Julia, ta burdelma. Słuchałam tych opowieści rozbawiona. Julia, co ty mówisz? Gdzie ja do takich rzeczy? Ja jakbym miała zlać chłopa, to bym się śmiała. Nie nadaje się, odpowiadałam. Dagmara przyznaje, że miała jeszcze wiele takich propozycji, ale nigdy z nich nie skorzystała, bo wolała szorować kible czy podawać kawę. W ogóle ona się nikomu nie dawała podrywać. Pisze o tym tak. Cała Norymberga zaczęła potem gadać, że w samremo, to jest takie kasyno, pracuje nowa bomba. Potem przychodzili z ciekawości popatrzeć. Ale nic z tego, byłam nie do wyrwania. Nie dawałam się poderwać nikomu, chociaż wielu próbowało. Widzicie, i na tym polega różnica między takimi osobami bez ambicji, a z ambicjami jak Dagmara. Ona chciała bardzo dużo zarobić, ale miała pewne granice: miała swoje zasady. Do burdelu nie, do piszął nie, nawet do knajpy z kotarami nie. Dagmara zresztą wiedziała, na co się pisze, bo w książce przyznaje, że już przed wyjazdem do Niemiec o takich wyjazdach do Niemiec krążyły pewne legendy. Ludzie opowiadali niestworzone historie o młodych dziewczynach porywanych do Burde. Mało kto wierzył, że dziewczyna może wyjechać na zachód i dostać tam normalną pracę. Nie przestraszyły mnie te opowieści. Trzeba też zauważyć, że Dagmara miała bardzo duże szczęście do partnerów, których na swojej drodze spotykała. Być może dlatego nie dała się wciągać do tych i tak itd., i tak na przykład jeden z jej pierwszych kumpli, chłopaków, Aleksiej, chłopak z ruskiej mafii, który z kumplami na kłodzkim rynku grał w trzy kubeczki, w ogóle jej nic nie zrobił, przynajmniej nic z tej książki nie wynika, oni po prostu się kumplowali. Kolejny chłopak. Andrzej, był od Dagmary 16 lat starszy i był handlarzem samochodów. Zanim Dagmara miała 18, on nawet dał jej w prezencie jeden samochód, ale Dagmara zaznacza, że Andrzej do 18 jej nie tknął. W ogóle można mieć wrażenie, że seks w życiu Dagmary Kazimierskiej w młodości w zasadzie nie był obecny, bo okazuje się, że kolejny jej partner, Janusz, właścicielka syna w Norymberdze, też jej do 18 nie tknął. A też był dużo starszy. Trzeba przyznać, że może szemrane interesy prowadzili ci jej chłopcy. Ale za to bardzo dbali o jej dziewiczy Wianek. Będąc przy Januszu, możemy wrócić do tego, co Dagmara robiła w Norymberdze. Otóż Janusz, jej chłopak, jednocześnie właściciel jednego z kasyn w Norymberdze, załatwił jej robotę u swojego kumpla właściciela innego kasyna. I Dagmara tam była kalnerką, przynosiła kawę, piwo, sprzątała, zamiatała i tak W książce Dagmara opisuje, jak ciężko pracowała w tym kasynie, jak po kilkanaście godzin harowała, czasem nawet modlała już ze zmęczenia. I pracowała tak wiele lat w wielu kasynach. Owszem, Dagmara przyznaje, że kasyna są jak burdele, bo tu i tu trzeba być otwartym 2-4h na dobę, tu i tu w każdej chwili klient może przyjść, tu i tu praca jest wyniszczająca, ale to wszystko. Zresztą jak Dagmara mogła pracować w jakimś burdele w Niemczech, skoro z Pawłem Kazimierskim, tym bandziorem, z którym potem wzięła ślub, całowali się pierwszy raz dopiero po kilku miesiącach od tego, jak zaczęli ze sobą być razem. Całowali się pierwszy raz, a seks był jeszcze później, i w ogóle Paweł był jej drugim facetem w życiu. Więc Dagmara wcześniej nie mogła pracować w burde. Ale to zrozumiałe, że takie plotki są dziś, bo były i wtedy. Oto jak pisze o nich Dagmara. Wtedy w Polsce wciąż krążyły opowieści o młodych Polkach pracujących w niemieckich burde. Przymusowo lub z własnej woli. Tak czy owak, mało kto wierzył, że będąc młodą, atrakcyjną dziewczyną, można mieć w Niemczech zwyczajną pracę i po prostu zarabiać pieniądze. Wszyscy mówili, że zarabiamy w burde. Pawłowi takich rzeczy nakładły do głowy mama i dobre znajome. Ona pracuje w burdzie mówiły o mnie, bo skąd niby miałabym tyle hajsu? Paweł często bez zapowiedzi pojawiał się w Norymberce. Dzwonek do drzwi w kasynie patrzę a tam mój Paweł co ty tu robisz, niuniu? -Niu? Pytam zaskoczona tęsknię za tobą. Przyjechałem. Szybko przekonał się, że naprawdę pracuje w kasynie, a nie w burdzie. Był spokojniejszy, ale nadal bardzo tęskniliśmy oboje. I wiecie co, jak sobie tak myślę, jak ta Dagmara, młoda dziewczyna z Kłocka, na przełomie lat 80. i 90. trafia do Niemiec, widzi te wszystkie biżuterie, futra, samochody, to ja ją bardzo podziwiam, że nie przekroczyła pewnych granic, że nie zrobiła dla pieniędzy wszystkiego. Skąd to wiemy? Bo w końcu w książce Dagmara wprost mówi, jak było z tą prostytutką. Przeważnie tak jest, że prostytutki, które pracują w burdelach, zakładają burdele po zakończeniu kariery. Ja i kilka moich znajomych byłyśmy pod tym względem wyjątkami. Ale to się rzadko zdarza i nie wszyscy w to wierzą. Widzicie, kochani, wystarczyło wziąć do ręki książkę Dagmary Kazimierskiej, przeczytać ją na stronie 78 i byście wiedzieli, że ona żadną prostytutką nie była. Także proszę skończcie siać te wstrętne plotki. Nazywam się Kuba Wątor, a to był program Donosy.